bo miejsce na platformie startowej zajął Kamil Stoch. Wygrał tutaj 2 lata temu pucharowe zawody. Dzisiaj na półmetku jest 6. No i zobaczymy, czy zdoła poprawić tą swoją pozycję. Niewiele brakuje do podium. Znając waleczność Kamila, znając jego serce do walki, na pewno spróbuje. Oby tylko wiatr mu sprzyjał. Kamil już w powietrzu. Spokojny lot. Ładnie tutaj łapie noszenie. Bardzo dobry skok, daleki! Ależ poszybował tutaj Kamil Stoch. Złapał to noszenie w końcowej fazie lotu. No i to jest gdzieś w granicach rekordu tego obiektu. Widzimy, jak mocno bije serce. Ależ wspaniały skok. No i znów przypomina się ta historia, jak z Wojciechem Fortuną w 72. Leciał i leciał i leciał nasz Kamil, tak jakby właśnie chciał zaprzeczyć prawom ciążenia. A to tylko ten wiatr pod narty go tutaj uniósł i na tej poduszce poszybował gdzieś tam poza 145 metr. Takie mam wrażenie. 148,5. No ten rekord Okurajamy to przetrwa chyba przez lata. No to jest coś takiego jak 151,5 Adama Małysza kiedyś w Willingen. Brawo Kamil! 260,3 punktu. No tam nie mogło być mowy o telemarku, chociaż wylądował bardzo bezpiecznie, wydaje się, po tym skoku. Ależ ma możliwości. No teraz sędziowie muszą obniżyć rozbieg. Ale miał wiatr 2,2 metra na sekundę pod narty. No tutaj Borek Sedlak zaryzykował. Chociaż trudno mówić, bo być może kiedy jeszcze odbijał się z belki, ten wiatr był mniejszy, ale później w powietrzu wzmógł się, poszybował. No i to, co najważniejsze, miał ten wiatr w końcowej fazie lotu. 148,5 metra. Nowy rekord Okurajamy. No wydawało się, ten poprzednio rekord poprawiany było pół metra. 143,5 Anders Schwanemel, 144 Cody Kraft, a teraz dokłada do tego 4,5 metra nasz Kamil Stoch. Coś niewiarygodnego.